Pamiętasz, jak mama mówiła: przestań grać po nocach na komputerze? Gdyby wtedy wiedziała, ile zarabiają streamerzy, pewnie miałaby odmienne zdanie. Piąty sposób na zarabianie online z 10, które wymieniłem, to streaming, który w wersji pro jest całkiem normalną pracą. Są oni bowiem związani umowami z platformami streamingowymi i muszą miesięcznie robić transmisje online przez wyznaczoną ilość godzin. Oprócz reklam na streamach i subskrypcji swoich kanałów, z których swoją drogą najlepsi zarabiają nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie, streamerzy mogą liczyć na kontrakty sponsorskie z firmami i donaty. I ta ostatnia kategoria, jak sami przyznają, często stanowi największe źródło dochodów. Przykładowo Boxel rekordowo z donate'ów w miesiąc zarobił 117 tysięcy. Z kolei gracz esportowy Pasha Biceps zgarnął od widza donate'a w wysokości 15 tysięcy dolarów. Nie wystarczy jednak, że będziesz dobry w jakąś grę. Najpopularniejsi wyróżniają się poczuciem humoru, charyzmą i przede wszystkim regularnością. Żeby zarabiać duże pieniądze, najpierw musisz zgromadzić wokół siebie społeczność, która będzie chciała oglądać twoje transmisje. A jeśli chcesz robić to na dobrym poziomie, to zadbaj o dobry sprzęt. Rozwiniesz kanał szybciej, krosując się z innymi twórcami, tworząc harmonogram streamów i integrując się z widzami. Zaobserwuj nasz profil, żeby nie przegapić kolejnego sposobu na zarabianie online.